Dzień dobry, Mateusz Bęc, zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Choć jeszcze nie zdmuchnął świeczek na torcie z okazji 18 urodzin, niebawem może trafić za kraty nawet na 5 lat. Przykład 17-letniego legniczanina powinni poznawać wszyscy nastolatkowie, których korci, by zbyt szybko usiąść za kierownicą. Patrolujący Legnicę policjanci zauważyli osobowego Volkswagena przy ulicy Wrocławskiej. Postanowili zatrzymać go do kontroli, ale kierowca miał inne plany. Zamiast zatrzymać się na widok sygnałów dawanych przez mundurowych, docisnął pedał gazu. Tak rozpoczął się na szczęście krótki pościg. Mężczyzna przy bramie Głogowskiej stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w ogrodzenie, następnie wjechał w pawilon oszklony i w znak drogowy. Policjanci podczas legitymowania dowiedzieli się, że za kierownicą tego pojazdu siedział 17-latek. Nastolatek w towarzystwie 15-letniego pasażera postanowił uciekać, bo nie miał prawa jazdy. Ostatecznie trafił do policyjnej celi, grozi mu 5-letnia odsiadka, zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna. 12 osób zginęło, a 87 zostało rannych na drogach w całym kraju. Dwie osoby zginęły w wypadkach na Dolnym Śląsku, ale mimo to policjanci uważają, że święta były spokojniejsze niż przed rokiem. Policjanci podsumowują intensywny czas swojej pracy w święta. Blisko 3000 interwencji obsłużyli funkcjonariusze, wyeliminowali z ruchu 51 kierowców, którzy niestety zdecydowali się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu. Doszło na naszym terenie Dolnego Śląska do 8 wypadków i 179 kolizji, także tyle zdarzeń obsługiwali policjanci. Niestety dwa wypadki to były zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym w powiecie oleśnickim i świdnickim. W tym roku w czasie Świąt Bożego Narodzenia doszło do mniejszej liczby wypadków. 6 wypadków mniej. To też zasługa po części oczywiście kierowców, którzy w większym zakresie stosowali się do przepisów ruchu drogowego, ale również policjantów, którzy intensywnie prowadzili kontrolę, starając się właśnie wyeliminować tych nietrzeźwych kierowców, którzy są tak naprawdę bardzo dużym zagrożeniem na drodze. W tym roku zatrzymano także 140 osób na gorącym uczynku w trakcie popełniania różnych przestępstw. Dla jednych to dzień niemal niczym nie różniący się od pozostałych w roku, dla innych symboliczna, kluczowa i pełna nadziei data. W wyczekiwaniu na sylwestrowy wieczór zapytaliśmy legniczan, czy w związku z powitaniem nowego roku planują postawić sobie ambitne cele. Zmiana kalendarza to chwila, którą łatwo wykorzystać do zmiany nawyków i bez znaczenia, czy to postanowienia drobne, czy wręcz w naszym życiu przełomowe, warto już 1 stycznia obudzić się z myślą, że oto nadchodzą wyczekiwane przez nas zmiany, które dzięki silnej woli poprawią własną codzienność. Po prostu, żeby zdrowie dopisało, no to do sanatorium jadę i żeby tak się wyszło. Podróżować, jak najwięcej podróżować, ponieważ jestem na emeryturze i zamierzam w tym roku w każdym miesiącu gdzieś wyjechać. No ja wiem, przyczynić się do zgody w rodzinie. Raczej o zdrowie więcej, żeby być zdrowym, więcej ruchu na świeżym powietrzu. Jeść więcej, tak. I spełniać marzenia. Tyle połowa zapytanych przez nas przechodniów pozostali. Przekonują, że to zabawa nie dla nich. I najwyraźniej słusznie, każdy zna przecież siebie najlepiej. Niektórzy wolą po prostu nic nie postanawiać i mile zaskoczyć się, gdy nadarzy się taka sposobność. Nie mam jeszcze żadnego, nie myślałam o tym. Miałam tyle gości w domu, że wyleciało z głowy, ale wszystko przede mną. Nie mam żadnych jeszcze. Raczej nie chcę się w to bawić, wie pan. To raczej jest takie chyba przereklamowane troszkę. I nie mam żadnych, bo jest wszystko dobrze i dzieci mamy odwiedziły. Nie ma. Dalej to samo. Wszystkim telewidzom życzymy, by udało się zrealizować ich małe i duże postanowienia, a wobec tych, którzy stronią od wizualizowania sukcesu w nowym roku, mamy wyłącznie nadzieję, że sylwestrowa impreza będzie udana i pozostawi wyłącznie pozytywne następstwa. 3 fabryki i 6 magazynów z fałszywymi lekami o wartości ponad 50 milionów złotych, a także 9 osób zatrzymanych. To efekty akcji policjantów z Centralnego Biura Śledczego wymierzonej w grupę przestępczą, która zajmowała się produkcją i handlem nielegalnymi lekami. Była to jedna z największych akcji w historii działania Centralnego Biura Śledczego Policji. Przy sprawie pracowało ponad 130 funkcjonariuszy w 3 województwach, w tym na Dolnym Śląsku. To właśnie tutaj produkowano fałszywe leki, głównie sterydy. W tym samym czasie policjanci weszli do kilku fabryk, magazynów i mieszkań. Efektem ich działań było m.in. zatrzymanie 9 osób, którym śledczy zarzucają, że przez ostatni rok mogli wprowadzić do obrotu sfałszowane leki warte co najmniej 2 miliony złotych. W to
toku czynności zabezpieczono 18 maszyn służących do produkcji sfałszowanych leków, wartych około 20 milionów złotych. Na miejscu było także kilka ton substancji służących do wytwarzania leków i kilkanaście ton gotowych medykamentów. Ich czarnorynkowa wartość to bagatela około 50 milionów złotych. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono pieniądze oraz środki płatnicze zdeponowane na kontach bankowych w łącznej kwocie ponad miliona złotych. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzanemu o kierowanie tą grupą grozi kara nawet 15 lat więzienia. Pozostali zatrzymani mogą za kratami posiedzieć 12 lat. Kilka osób zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące. Kompletnym brakiem empatii wykazał się właściciel psów, które strażnicy miejscy zabrali z ulicy w drugi dzień świąt. Były łagodne i ufne, mimo że zmarznięte i kompletnie przemoknięte. O tym, że u zbiegu ulic Poznańskiej i Rzeszotarskiej biegają dwa porzucone psy, strażnicy miejscy dowiedzieli się od przejeżdżającego tamtędy taksówkarza. Jak się okazało, był to pies i suczka. Były bardzo mokre, widać były wystraszone. Owszem, nie były agresywne. Widać było, że one tam przebywały już od dłuższego czasu. Strażnicy nie mieli większych problemów z zabraniem psów z ulicy. Przewieźli je do schroniska przy Ceglanej, gdzie przejdą standardowe procedury. Docelowo właściciel będzie mógł się po nie zgłosić, ale w to trudno uwierzyć, biorąc pod uwagę okoliczności odnalezienia psów. Ktoś albo pozbył się tych zwierząt przed świętami, bo na pewno musiałby tam być 2 lub 3 dni. Jak żeśmy do nich podchodzili, to one też do nas podchodziły, tylko były bardzo wystraszone. Każdy, kto chce otoczyć porzucone psy opieką, może zgłosić się do schroniska. Oby ten przykład na dobre pozostał w pamięci wszystkich nieodpowiedzialnych właścicieli czworonogów, by podobnych sytuacji było w przyszłości jak najmniej. Znika obowiązek zawiadomienia o kupnie samochodu. Od 1 stycznia 2024 roku każdy kierowca będzie musiał zarejestrować auto. Jeśli tego nie zrobi do 30 dni, będzie musiał zapłacić wysoką karę. Od 1 stycznia 2024 roku zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów. Tak dotychczas wystarczyło dokonać zgłoszenia, można było to zrobić bez wychodzenia z domu online, natomiast od 1 stycznia przepisy regulują konieczność zarejestrowania pojazdu w Biurze Komunikacji w Starostwie Powiatowym. Kierowca, który w 30 dni od momentu zakupu pojazdu używanego nie zgłosi tego faktu w Wydziale Komunikacji, otrzyma karę finansową. W przypadku osób fizycznych powyżej 30 dni niedokonania rejestracji pojazdu jest to kara w wysokości 500 zł, powyżej 180 dni już 1000 zł. Jeżeli chodzi natomiast o przedsiębiorców, to już powyżej 90 dni jest to kara 1000 zł, a powyżej 180 2000 zł. Warto dodać, że w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w zakresie obrotu pojazdami, wydłużono termin rejestracji do 90 dni. 48-latek z powiatu polkowickiego śmiertelnie potrącony na drodze Obora – Szklary Górne w powiecie lubińskim. Jego nastoletni syn jest ranny. Sprawca wypadku był pod wpływem narkotyków. Ojciec i syn jechali rowerami od strony Obory w kierunku Szklar Górnych. Tą samą drogą podróżował osobowy Volkswagen, który wjechał w rowerzystów. W wyniku poniesionych obrażeń 48-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu, a jego 15-letni syn trafił do szpitala. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W chwili zdarzenia kierujący nie był pod wpływem alkoholu, natomiast badanie narkotesterem wykazało, że znajdował się prawdopodobnie pod wpływem narkotyków. Policjanci pobrali krew temu mężczyźnie do dalszych badań laboratoryjnych. Został on przez funkcjonariuszy zatrzymany, trafił do policyjnej celi. Przez kilka godzin na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratury oraz z biegłym z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Śledczy wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia, jak również to, czy rowerzyści byli prawidłowo oznakowani. Włamywał się do domów, kradł narzędzia czy rowery, z jednego z nich zabrał dokumenty i karty bankowe, a potem płacił nimi za zakupy. Spowodował straty na kilka tysięcy złotych. 37-latek wpadł w ręce głogowskich policjantów. Policjanci z Głogowa zatrzymali mężczyznę podejrzanego o wiele kradzieży. Sprawca od początku grudnia 2023 roku włamał się do jednego domku rodzinnego, skąd dokonał kradzieży narzędzi oraz innych artykułów łącznej wartości około 1000 zł. Z innej posesji dokonał kradzieży roweru o wartości 1500 zł, a także wszedł do niezabezpieczonego mieszkania oraz dwóch domów, skąd dokonał kradzieży torebki
dokumentów, telefonów, a także kart bankomatowych. 37-latek kradzioną kartą płacił w sklepach. Straty oszacowano na kolejne 4000 zł. Mężczyzna posiadał także środki odurzające w postaci marihuany. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Jak się okazało, mężczyzna był także poszukiwany do odbycia kary ponad 6 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna trafi teraz przed oblicze sądu, który zadecyduje o jego dalszym losie. Koniec roku to stres dla psów i kotów. Petardy i fajerwerki powodują u naszych pupili niepokój, dlatego wielu z nas rezygnuje ze strzelania, a o tym, jak przygotować psa na noc sylwestrową, w naszym materiale. Przed nami sylwestrowe szaleństwo. Zabawie towarzyszy wystrzał petard i fajerwerków. Dla nas to czas radości, ale huku mogą bać się zwierzęta. Dlatego wielu z nas rezygnuje ze strzelania. No ja jestem przeciwko. Przeciwko? Dlaczego? Tak, no zwierzęta cierpią na tym. Jestem przeciwny, bo jednak się zwierzęta boją tego wszystkiego. Nie za bardzo, nie za bardzo. Dlaczego? A zwierzęta? Ale przede wszystkim jest za głośno i tym bardziej, że zaczęli strzelać już w listopadzie. Tym bardziej, że nie mają ograniczeń. 24, pierwsza w nocy, druga. Nie, bo te zwierzęta się boją. No tak. Jeżeli chodzi o strzelanie zwykłe petardami gdzieś na jakimś od ludzi, według mnie jest to... No jak ktoś chce, to nie chce postrzela, tylko żeby nie przeszkadzał ludziom i zwierzętom o jakiejś, nie wiem, trzeciej w nocy, nie? Bo też niektórzy chcą spalić, trzeba to uszanować. Całkowicie bez wystrzałów się nie obejdzie. Z pomocą w tej sytuacji przychodzi weterynarz, który podpowiada, co można zrobić, aby nasz pies lub kot czuł się lepiej w sylwestrową noc. Zaciemnić wszystkie okna w domu, jeśli mamy taką możliwość, to rolety. Jeśli też mamy taką opcję, no to żeby zwierzak, kot czy pies przebywały w jakimś miejscu, które ma najmniej okien, typu łazienka, jakiś przedpokój, nie? Tam ustawić po prostu jego legowisko, miski, żeby wtedy najmniej dźwięków i hałasów dochodziło do takiego zwierzaka. Zwierzęta, które gorzej znoszą hałas, powinny otrzymać odpowiednie leki. Wystarczy kilka dni wcześniej przyjść do specjalisty, a ten pomoże nam w wybraniu odpowiedniego preparatu. W Sylwestra właściciele psów i kotów powinni zachowywać się normalnie. Nie zwracać uwagi na żadne tam wystrzały, huk, bo jeśli my reagujemy nadmiernie, no to zwierzak też sobie utrwala to, że jest niebezpiecznie, coś się dzieje i przejmuje też trochę część tego stresu. Jeśli zwierzaki chcą wtedy z nami siedzieć, to oczywiście pozwolić im na to, no ale tam nie pochylać się nad nimi aż tak mocno, nie tam pocieszać nadmiernie, tylko tak traktować, jakby to był każdy inny dzień. Weterynarz dodaje, że w trakcie spacerów trzeba zwierzęta trzymać na smyczy, bo pod wpływem silnego stresu mogą uciec. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.